Panie marszałku, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Przedstawiany budżet to kreatywna księgowość. Na przykład dotacja dla telewizji publicznej w formie papierów wartościowych, a nie jako pozycja w budżecie. Dzięki temu niższy jest deficyt. Już pomijając ten fakt, że lepiej by te pieniądze przekazać lekarzom niż na propagandę pisowską. Zapisane podwyżka dla budżetówki 6%. Pytam się, czy dodatkowe 6% dla obiecanych podwyżek na przykład dla nauczycieli, czy to jest jedyna podwyżka w 2020 roku? Brak jest środków w budżecie na program bezpłatnych leków po 75 roku życia, co było w zeszłym roku. Finansowane teraz ma być przekazane przez NFZ, tyle tylko, że środki na to nie zostały przekazane. Brak pieniędzy na mieszkanie, na program Mieszkanie Plus. Skąd chcecie finansować program, skoro nie ma na to pieniędzy? Pytanie jest, a może chcecie, żeby ten cały program finansowali deweloperzy? Jako poseł z Pomorza chciałabym jeszcze zapytać o pieniądze w budżecie na pomorskie inwestycje, obwodnicę metropolitalną, obwodnicę Starogardu Gdańskiego i obwodnicę Kwidzyna. Dziękuję. Dziękuję bardzo.